Cześć. W portach, w marinach, przy pomostach zazwyczaj jachty cumowane są rufą, czyli tyłem, bądź dziobem, czyli przodem, do nabrzeża. Nie staje się burtą. Z dwóch powodów. Z punktu widzenia mariny port jest w stanie przyjąć większą ilość jachtów. Z naszego punktu widzenia generalnie dużo prościej wchodzi się na tego typu zacumowane jachty, jeżeli są zacumowane rufą. Nie muszę przechodzić przez te wszystkie barierki, czyli relingi, po prostu robię sobie kroka, prawda, o pyk i wchodzę i już jestem na jachcie. Dodam, że miałem zgodę bosmana na wejście na ten jacht, bo jedną z zasad jest to, że zawsze pytamy, czy możemy wejść na pokład jachtu. Przy naszym houseboaciku, zobaczcie, jest to no wyjątkowo proste, po prostu sobie robię kroka i jestem na łódce. Nie muszę gimnastykować. Jest to bardzo dobry sposób. Tylko, żeby łódka była w ten sposób zacumowana, no to do pomostu trzymają ją cumy rufowe, czyli liny, czyli cumy. No ale coś nam musi trzymać dziób. I jednym z takich sposobów jest tak zwany mooring. Co to takiego jest? Właśnie sobie teraz wyjaśnimy. Za mną cały pomost, z którego zaczynaliśmy nasz film. Zobaczcie, ile jachtów w ten sposób jesteśmy w stanie, w sumie bosman, ile jest w stanie przyjąć, ustawić przy jednym pomoście, jeżeli one są ustawione rufą do nabrzeża. Jak się przyjrzycie, to z dziobów tych jachtów idzie do wody taka lina. To jest mooring. Ona na dnie jest zaczepiona do czegoś bardzo ciężkiego. Przeważnie jest to kawał betonu. No i trzyma ten jacht. Tylko trzeba ją jakoś podjąć i zawiązać. I teraz pokażę właśnie, jak to się robi. Co to takiego jest ten mooring? Zobaczcie. Dziób nam trzyma właśnie ta linka. I ona, można powiedzieć, jest przypisana do portu. Nie jest to własność jachtu, nie zabieramy jej ze sobą, no bo nie wyciągnę tego kawałka betonu, który jest na dnie. Przy odejściu po prostu mooring wyrzucam do wody. Oczywiście na polecenie prowadzącego łódkę. Dostaję komendę: oddaj mooring, wyrzucam go po prostu od tak do wody i mu sygnalizuję, że mooring poszedł. No dobra. A co w momencie, bo on teraz leży na dnie, jak go podjąć? On z jednej strony jest zaczepiony do tego betonu, a z drugiej strony idzie sobie, idzie po dnie i jest zaczepiony drugi koniec liny do pomostu. Potrzebny mi jest bosak. Fajnie, jeżeli są dwie osoby do obsługi tego mooringu, bo jedna wtedy podbiera bosakiem mooring. Po prostu łapie sobie, zobaczcie, jest zaczepiony, łapie sobie do góry i podaje drugiej osobie, która idzie na dziób z nim. Ja sobie odkładam bosak i idę pomagać. Ponieważ jestem sam, to po prostu sam sobie przekładam. Idę na dziób z tą linką. Zobaczcie, że przekładam ją w rękach. Fajnie jest mieć rękawiczki, ja nie mam, ale przekładam. Nie suwam, bo jak będzie czymś obrośnięte, coś będzie na lince, możemy się skaleczyć. Tak, czyli wybieram od strony właśnie tego betonu. I teraz zobaczcie taką ciekawą sytuację, która się dość często zdarza. Linka weszła mi pod odbijacz. Nie ma co kombinować tutaj z odbijaczami, podnoszeniem i tak dalej. Po prostu, zobaczcie, łapię sobie z tej strony puszczam. I idę dalej. Cyk. Przechodzę i idę w miarę szybko na dziób. Nie wybieram jej nigdy ze śródokręcia, czyli z połowy jachtu, z rufy, tylko przenoszę na dziób, nawet jak mi gdzieś wiatr spycha ten dziób, i dopiero z dziobu ją wybieram. Wybieram i knaguję. Mooring obłożony. Cała filozofia. Będziemy sobie odchodzili teraz, zaczniemy od odejścia i zobaczycie, że to jest dość prosty manewr. Za sterami siedzi kolega, który robi to naprawdę pierwszy raz w życiu, ten manewr. To nie jest skomplikowane. Co musimy pamiętać przy odejściu? Żelazny alfabet przy odejściu z mooringu jest silnik, mooring, cumy, silnik, mooring, cumy, silnik, mooring, cumy. Powtarzajcie to jak mantrę. O co chodzi? Zanim zaczniemy oddawać jakiekolwiek cumy, dajemy silnik wolno naprzód. Trzymają nas cumy, więc nie pojedziemy do przodu. Następnie zrzucamy mooring. Nic nas nie trzyma już
z dziobu i żebyśmy nie poszli na nabrzeże i nie poszli na inne jachty, po to jest ten silnik naprzód. A trzymają nas cumy, żebyśmy nie wjechali na tonący mooring i nie nawinęli go czy na ster strumieniowy, czy na śrubę napędową. Jak mooring opadnie, oddajemy sobie cumy, można je oddawać w różnych konfiguracjach, na przykład najpierw lewą cumę, potem prawą, to już zależy od tego, który tutaj wykonuje manewr. Ja idę do mooringu, bo zostałem wyznaczony do mooringu i do prawej cumy. Krzysztof, ja jestem gotowy, możemy jechać. Okay. Poszedł silnik naprzód, zobaczcie, łódka się stabilizuje i te... O, dostałem komendę, oddaj mooring, więc nie mam to tutaj co komentować, dyskutować, tylko rzucam go, patrzę, czy zatonął. Mooring poszedł na dno i idę do cumy. Zdejmuję ją z knagi i trzymam przez knagę. Prawa cuma gotowa do oddania. Gotów do oddania cumy. Oddaj cumę lewą. Nie robię nic bez polecenia kapitana, kierownika jednostki, sternika. Zobaczcie, na jednej cumie łódka się bez sterów strumieniowych obraca. Jest moment obrotowy między cumą a śrubą napędową i obraca nam łódkę. Oczywiście pilnujemy odbijacze, bo zobaczcie, ten pokład rufowy dosyć mocno nam zachodzi. A zobaczcie, pod jakim kątem może sobie tutaj sternik obrócić łódkę. Oddaj prawą cumę. Jest, oddaj prawą cumę. Puszczam ją z knagi i zbieram szybciutko za drugi koniec. Cyk, cyk, cyk na pokład. I klarujemy łódkę. Cuma rufowa na pokładzie. Najważniejsze przy podejściu do nabrzeża jest na początku przygotować łódkę. Czyli przygotowane cumy, omówione stanowiska. No nie mamy pomocy z nabrzeża, więc Marcin będzie musiał zejść na nabrzeże i odebrać od nas cumy, ode mnie. Najważniejsze łódkę złapać w dwóch punktach, czyli ja muszę chwycić sobie łódkę cumą, a potem idę do mooringu. Fajnie jest meldować też sternikowi, ile mamy do nabrzeża i nie skakać. W ogóle nie skakać, my mamy zejść na nabrzeże, z daleka. Metr do nabrzeża. Tak, zwróćcie uwagę, że odrobinę za długo było zatrzymywanie łódki na biegu naprzód i łódka już poszła do przodu, to się zdarza. Ale generalnie Marcin przytrzymał nas na cumie. Knaguje cumę. Jest odbijacz, biorę bosak. Uwaga, Marcin. O, podeszła nam tutaj cumka, ale nie szkodzi. Dzisiaj nie ma wiatru. Jak mamy większą ilość załogi, to oczywiście możemy ustawić stanowiska dla większej ilości osób i załoga nam pomoże. Pamiętajcie, dzięki Marcin, pamiętajcie, że bez załogi to się słabo pływa, więc trzeba tą załogę wykorzystywać i przede wszystkim im powiedzieć, co my chcemy osiągnąć. Już zasuwam z mooringiem na dziób. Mooring obłożony i idę do drugiej cumy, żeby łódka stała stabilnie, bo teraz w zasadzie łódka jest już zacumowana, tylko na
dwóch punktach i ona stoi. Ale żeby stanęła nam równo do nabrzeża, no musimy użyć drugiej cumy. Jeżeli jesteśmy w dalszej odległości od nabrzeża i chcemy rzucić cumę, nie rzucamy nigdy w człowieka. Rzucamy ją po prostu całą na nabrzeże. I zobaczcie, bez większej siły łódka już nam się prastuje. Jesteśmy troszeczkę blisko nabrzeża, ale my tu stajemy tylko na moment, więc możemy tak stać. I krótka uwaga teraz do żeglarzy czy motorowodniaków doświadczonych. Ja wiem, że ten manewr może nie był idealny, nie był najładniejszy, nie było wiatru, tak? Być może się posypie hejt, hejterów pozdrawiam, bo robicie mi zasięgi, także sobie hejtujcie. Ale ten manewr wykonała osoba, która robiła to pierwszy raz w życiu i zobaczcie, że to nie jest strasznie skomplikowane. Jeżeli robimy na spokojnie, jesteśmy przygotowani, to to wszystko działa. No i słuchajcie, to był nasz sternik, który wykonywał ten manewr. Krzysiek, ile razy go w życiu robiłeś wcześniej? Ani razu. To był twój pierwszy raz w życiu? Mój pierwszy raz taką łodzią, tak? No musicie nam uwierzyć na słowo, że nie kłamiemy. Co prawda Krzysiek jest motorowodniakiem, ale doświadczenie ma z małych takich ślizgowych motorówek. Powiedz mi, łatwy, trudny manewr, co ci sprawiło trudność, czy generalnie jakbyś miał jakieś dobre rady dać innym? Przede wszystkim to trzeba dobrze ten manewr rozplanować, czyli jak chcemy przycumować, tak, do pomostu, to trzeba go dobrze rozplanować. Fakt faktem, za pierwszym razem mi nie wyszło, więc musiałem jeszcze raz odpłynąć, jeszcze raz sobie skorygować. I to jest, przepraszam, że ci wejdę w słowo, słuchajcie, to jest też ważna zasada. Jeżeli nam jakiś manewr nie wychodzi, mnie też wszystkie manewry nie wychodzą i widzę, że za przeproszeniem pcham się powiedzmy wprost w jakąś kupę brzydką, to nie brnę dalej w tą kupę, tylko wychodzę sobie na wodę i jeszcze raz robię manewr. To jest żaden wstyd. Tak, zgadza się. Tutaj za głęboko wpłynąłem, więc postanowiłem decyzję, żeby odpłynąć. Jeszcze raz sobie to wymierzyć, zobaczyć jak wymanewrować i za drugim razem już wyszło. Dużym plusem jest to, że ta łódka ma pędniki, które nam mogą ustawić przód i tył i to bardzo dużo daje ułatwienie, bo gdyby tych nie było pędników, które możemy ustawiać sobie, korygować łódź cofającą do pomostu, to tak naprawdę na jednym silniku by było ciężko. Tak, no to jest łódka duża, ale to są właśnie te stery strumieniowe, to jest duży jej plus i duże ułatwienie. Stery strumieniowe, tak. Uczymy się trudnych słów. Uczymy się trudnych słów, ale faktycznie no, te strumieniowe dają bardzo dużo i ważne jest, żeby, jeszcze raz powtórzę, żeby sobie ten manewr zaplanować. I tak jak tutaj kolega powiedział, jak nam coś nie wychodzi, nie kombinujemy, nie rzeźbimy, odpływamy i jeszcze raz, tak? To nie jest wstydem. Lepiej sobie to zrobić na spokojnie, bez nerwów i wtedy jesteśmy sami też spokojniejsi i możemy to zrobić lepiej. No, dokładnie, bo nerwy są mocno przereklamowane, zwłaszcza dokładnie. Na wakacje. Przede wszystkim ratuje nas spokój, w każdej sytuacji ratuje nas spokój. Dziękujemy i do zobaczenia na wodzie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Trzymajcie się.